Wzrosła liczba zabitych po rosyjskim ostrzale rakietowym na stację kolejową w Czaplinie w południowo-wschodniej Ukrainie. Śmierć poniosły co najmniej 22 osoby. Jest też wielu rannych. Rosjanie cały czas ostrzeliwują Ukrainę. Podczas obchodzonego wczoraj na Ukrainie Święta Niepodległości rakieta spadła na stację kolejową w Czaplinie w obwodzie dniepropietrowskim. Czaplin jest naszym bólem dzisiaj. Na chwilę obecną zginęły 22 osoby. 5 z nich zostało spalonych w samochodzie. Zginął 11-letni nastolatek. Rosyjski pocisk zniszczył jego dom. Akcja poszukiwawczo-ratownicza na dworcu będzie kontynuowana. Na pewno zapłacimy okupantom za wszystko, co zrobili. Bez wątpienia wyrzucimy najeźdźców z naszej ziemi. Na naszej wolnej Ukrainie nie pozostanie żaden ślad tego zła. Odniesiemy zwycięstwo. Rosjanie dokonali także ostrzału rakietowego w Myrchorodzie w obwodzie połtawskim w środkowej Ukrainie. Uszkodzone zostało tamtejsze lotnisko wojskowe. Prezydent Ukrainy podczas obrad Rady Bezpieczeństwa ONZ mówił, że Rosja powinna zostać pociągnięta do odpowiedzialności za zbrodniczą agresję na Ukrainę.